Serce na motywach książki Edmunda Amicisa. Jest ciepły, słoneczny dzień, jakich wiele bywa każdej jesieni. Lecz dla włoskich dzieci dzień ten jest szczególnie ważny. To 17 października, początek roku szkolnego. Nazywam się Enrico. Od dzisiaj jestem uczniem 4. klasy szkoły podstawowej. Trochę mi żal, że wakacje już się skończyły, ale cieszę się z nowego ubranka, z nowej czapki i butów oraz z tego, że znów zobaczę się z kolegami. Czy jesteś już gotowy? Tak, mamo. Do widzenia, tatusiu. Pa, synku. Powodzenia. Mam nadzieję, że będziesz się uczył pilnie i na zakończenie roku otrzymasz nagrodę. Tato, postaram się. Ja też bym chciała, żeby ci się powiodło, ale pośpiesz się, bo rok szkolny zaczniesz spóźnieniem. O, mamo! Idziemy szybko. Z domu do szkoły idę około kwadransa. Od dzisiaj aż do lipca drogę tę będę przemierzał 2 razy dziennie. Jak się zapewne domyślacie, po 3 latach nauki znam ją doskonale. W zeszłym roku nie opuściłem ani jednego dnia. Chciałbym, aby w 4. klasie było tak samo. Może jednak zasłużę na nagrodę? Tatuś byłby ze mnie dumny. Enrico, niczego nie zapomniałeś? Enrico! O, nie, mamo. Spakowałem się wieczorem. Na pewno mam wszystko. Jak rozpoczyna się rok szkolny, trudno tędy przejść. Jesteśmy, Enrico. Tylko pamiętaj, bądź grzeczny. O, no wiesz, mamusiu, od wczoraj powtórzyłaś mi to ze 100 razy. To dlatego, że dobrze wiem, jaki jesteś. O, dzień dobry pani. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za wszystko, co pani zrobiła dla mojego syna. Enrico jest bardzo żywy, ale to dobre dziecko. W tym roku nie będę cię uczyła. Będziesz miał nowego nauczyciela. Wcale się nie cieszę. Z panią było nam bardzo dobrze. Oczy Enrica wyrażały smutek i żal za ulubioną nauczycielką. Jego pani była taka dobra, taka miła, łagodna. O, dzwonek! Rzeczywiście rozległ się pierwszy dzwonek. Szkoła Enrica mieściła się w starym, jednopiętrowym budynku. Na parterze znajdowały się 3 pierwsze klasy, natomiast klasy 4. i 5. były na piętrze. Wstępujący po schodach Enrico z obawą myślał o nowym nauczycielu, lecz z drugiej strony cieszył się na spotkanie z dobrymi kolegami. W tym roku jego klasa była liczniejsza. Zapisano do niej 54 uczniów. Starzy znajomi Enrica, De Rossi, Garone i Robetti siedzieli już w ławkach. Enrico, chodź tutaj, zająłem dla ciebie miejsce w ławce obok. Fajnie, dobrze zrobiłeś. Czołem, chłopaki. Widziałeś nowego nauczyciela? Nie, jeszcze nie. Z korytarza słychać było czyjeś kroki. To na pewno nowy nauczyciel. Chłopcy byli bardzo ciekawi, jak on wygląda. Otworzyły się drzwi, a to niespodzianka. Ten człowiek nie może być dobrym nauczycielem, pomyślał Enrico, kiedy niski, otyły mężczyzna zajmował miejsce na katedrze. Chłopcy wstali. Dzień dobry, panie psorze. Nauczyciel przyjrzał się im bacznie, po czym podszedł do tablicy. Nazywam się Berboni. A teraz wysłuchajcie mnie z uwagą. Cały ten rok szkolny spędzimy razem. Postarajmy się, aby upłynął nam przyjemnie. Jestem samotny. Do ubiegłego roku miałem matkę, ale zmarła. Teraz wy jesteście moją rodziną. Czy wiecie, że już was lubię? I mam nadzieję, że wy także mnie polubicie. Chciałbym też, żebyście uczyli się pilnie, a wtedy będziemy się czuli w szkole jak w drugim domu. Nowy nauczyciel mówił tak szczerze, od serca, że chłopcy naprawdę się wzruszyli. Wieczorem podczas kolacji w domu Enrica mówiło się tylko o wrażeniach z pierwszego dnia szkoły. A widzisz, Enrico? Nigdy nikogo nie wolno oceniać pochopnie. Dziś miałeś okazję się o tym przekonać. Tak, tatusiu. Pan Berboni to wspaniały nauczyciel. Następnego dnia wiał bardzo silny wiatr. Enrico szedł do szkoły razem z De Rossi. Raz, dwa, gdy do szkoły pora. Ojej, co
za straszne wietrzysko. Oj! Moja czapka! Moja czapka! Moja czapka! Muszę ją złapać! Czapka Julia wylądowała na środku ulicy, po której pędziła bryczka. Czasem zza rogu ulicy wybiegł Robetti. Kiedy zobaczył, na co się zanosi, bez chwili wahania rzucił się koledze na ratunek. Wyciągnął Julia spod kopyt końskich, lecz sam dostał się pod koła rozpędzonej bryczki. Och, biedny Robetti! Przepraszam, przepraszam! Co się stało? O Boże, wypadek, Robetti! Robetti, co ci jest? O, dzięki ci, dzięki, panie. Synku, żyjesz? Mamusiu, on ocalił mi życie. To wyjątkowo odważny chłopiec. Dziękuję, dziękuję ci, Robetti. Biedaku, zaniosę cię do szpitala. Wielki chłopcze, nawet nie wiesz, jak jestem z ciebie dumny. Dziękuję panu. Nic nie mów, to cię wyczerpuje. Jestem pewien, że szybko wyzdrowiejesz. Enrico był bardzo przejęty bohaterskim czynem Robertiego i głęboko wzruszony dobrocią nauczyciela. Dziękuję i do zobaczenia! Dzwonek obwieścił początek nowego dnia szkolnego. Ej, ty, obdartusie, nie wstydzisz się przychodzić do szkoły w takich łachach? Gdybym był tobą, wolałbym siedzieć w domu, zamiast pokazywać się między ludźmi. Jego ojciec 6 lat temu zginął w Ameryce, a jego matka jest tak biedna, że nie stać jej na kupienie nici. Jaka brzydka łata, patrz! Wystarczy pociągnąć za nitkę i wszystko się pruje. Przestań! Wstyd! Twoja matka nie potrafi nawet porządnie połatać ubrania! Uspokójcie się! To wy obaj powinniście się wstydzić swojego zachowania! Co to cię obchodzi? A kimże ty jesteś, żeby się wtrącać? Ale Garrone nie uląkł się. Zdaje się, że chcecie mieć ze mną do czynienia! Myślisz, że się ciebie boimy? Tymczasem drżący ze strachu i wstydu Grossi, sam nie wiedząc dlaczego, chwycił kałamarz i... Ej, Grossi, co chcesz zrobić? Zostaw kałamarz, bo powiem Ale panu. Zaślepiony gniewem Grossi stracił panowanie nad sobą. Rzucił kałamarzem w drzwi, za którymi stał nauczyciel. Wszyscy uczniowie w popłochu pobiegli na swoje miejsca. Zapanowała cisza, jak makiem zasiał. Kto rzucił kałamarzem? Nikt nie odpowiedział, więc nauczyciel powtórzył pytanie podniesionym głosem. Kto to zrobił? Ja, proszę pana. Garrone całą winę wziął na siebie. Nie wierzę, to nie ty. Ja, proszę pana. Garrone, od 30 lat jestem nauczycielem i doskonale wiem, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Jeśli prawdziwy winowajca przyzna się, nie ukaże go, ale musi się przyznać. Pytam więc jeszcze raz, kto rzucił kałamarzem w drzwi? No kto? Cała klasa milczała. Nauczyciel usiadł i czekał, aż ten, kto rzucił kałamarzem, przyzna się do winy. Ja, panie psorze, naprawdę to ja. Nie chciałem, ale oni mnie sprowokowali. Obrazili moją mamę i powiedzieli, że jest biedna i nie potrafi połatać ubrania. Ja nie mogłem tego słuchać, straciłam głowę. Cisza! Który z was go obraził? Nobis i Votini, wstańcie. Doskonale wiem, że to wy sprowokowaliście Grossiego. Znieważyliście kolegę tylko dlatego, że jest od was biedniejszy i słabszy. Wyśmiewaliście się z jego matki, bo myśleliście, że nikt nie stanie w jej obronie. Popełniliście najhaniebniejszy z czynów. Jesteście podli. Garrone, jesteś szlachetnym chłopcem. Wszyscy koledzy powinni brać z ciebie przykład. A Nobis i Votini muszą obiecać, że już nigdy nikogo nie znieważą. Obiecujemy, panie psorze. Dobrze, siadajcie. Wybaczam wam. Zaczynamy lekcję. Wy też usiądźcie. Enrico wstydził się, że nie umiał zachować się tak szlachetnie jak Garrone. Garrone i pan Berboni nauczyli Enrica, co to jest odwaga. To jest trójkąt. Trójkąt to figura geometryczna. Enrico zamiast słuchać wykładu myślał o tym,
Jak niesprawiedliwie oceniał kiedyś swojego nauczyciela, który był człowiekiem wyjątkowym. Niech żyje! Cisza! Usiądź i uważaj! O, przepraszam. Od rozpoczęcia roku szkolnego minął miesiąc. Enrico i jego koledzy czują się już prawdziwymi czwartoklasistami. Tego dnia rano mama rozsunęła zasłony w pokoju Enrica i dała mu pożywne śniadanie. Potem Enrico ubrał się i spakował teczkę. Przed wyjściem do szkoły wszedł do kuchni. Enrico, czy powiedziałeś już tatusiowi dzień dobry? Nie, ale zaraz to zrobię. Ciekawe, dlaczego Enrico ma taką dziwną minę i w ogóle jest jakiś nieswój. Dzień dobry, tatusiu. Czy mógłbyś dać mi pieniążki na nowy piórnik? W zeszłym tygodniu dałem ci pieniądze na nową linijkę. Przedwczoraj dostałeś na nowe okładki do zeszytów. Pieniądze nie przychodzą same, trzeba się bardzo natrudzić, żeby je zarobić. Należy szanować to, co już się ma. Dobrze, będę używał starego piórnika. Coś mi się wydaje, że nie jesteś tym zachwycony. Pokaż ten piórnik, chcę go obejrzeć. Dobrze. Enrico wyjął z teczki piórnik i podał go ojcu. Rzeczywiście piórnik był zniszczony i nosił ślady kilku napraw. Kto to naprawiał? Ja, tato. Istotnie, jest już mocno sfatygowany. Od kiedy go masz? Od 2 lat dostałem go w 2 klasie. Nie wiedziałem. A więc zasłużyłeś na nowy piórnik. Zaraz dam ci pieniądze. O, tato, bardzo ci dziękuję, naprawdę. Kup najlepszy, jaki znajdziesz, żeby wystarczył ci do 6 klasy. Taki kosztuje 10 soldów. O, lepiej kupić rzecz droższą, ale solidniejszą niż tańszą, która może się szybko zepsuć. Proszę, oto 2 razy po 5 soldów. Hurra! Niech żyje mój tata! Aż tak się cieszysz? Co? Och, tak bardzo, mamusiu, zaraz pobiegnę do sklepu. Oho, to na pewno twoi koledzy, otworzę im. Tak, razem pójdziemy do szkoły. Mama zdziwiła się bardzo, widząc, kto stoi przed drzwiami. Proszę pani, może wyczyścić komin? Ależ to kominiarczyk. Cześć, dawno nie widzieliśmy się. O, wszyscy bardzo żałujemy, że nie chodzisz już do naszej klasy. Od śmierci tatusia nie mam na to czasu. Teraz ja muszę zarabiać na utrzymanie rodziny. Jesteś wyjątkowo dzielnym chłopcem, naprawdę. Masz tyle lat, co mój Enrico, a już pracujesz, żeby mama i bracia mieli za co żyć. Twój ojciec byłby z ciebie dumny. Dziękuję panu za uznanie. Mam bardzo liczne rodzeństwo. Żeby nakarmić i ubrać wszystkich, trzeba mieć dużo pieniędzy. Dlaczego przyszedłeś sam? Gdzie jest twoja mama? Schorowała się na gorączkę. Martwię się. Nie martw się, synu. Wyzdrowieje. No tak! Zresztą niewiele mi pomagała przy czyszczeniu kominów. W końcu to praca nie dla kobiet, a ja i tak daję sobie radę. Dzielny chłopiec. Naprawdę, wyjątkowo dzielny. Dziękuję panu. Enrico, powinieneś brać przykład z kolegi. Dobrze, od dzisiaj będę pomagał mamusi w pracach domowych. Pamiętaj, Enrico, że obiecałeś to przy świadkach. Słyszałem, że chodzisz do szkoły wieczorowej. Po dniu pracy musi to być męczące. Tak. Bardzo często zasypiam na lekcjach i wtedy wszyscy śmieją się ze mnie. Ale to fantastyczne chodzić do szkoły, kiedy na niebie świecą gwiazdy. Ale fajnie. Też chciałbym chodzić do szkoły wieczorowej, żeby patrzeć na gwiazdy. Pośpiesz się, bo spóźnisz się do szkoły. Urety, lecę. Cześć! Pozdrów ode mnie kolegów. Dobrze, cześć! Cześć! Tego dnia jeszcze jeden uczeń spóźnił się do szkoły. To Robetti, chłopiec, który pierwszego dnia nauki uległ wypadkowi. Jak pamiętacie, Robetti wyciągnął małego Giulia spod rozpędzonej bryczki. Ocalił kolegę, ale sam nie uniknął nieszczęścia. Koło bryczki połamało mu nogę. Dzielny chłopiec długo leżał w szpitalu. Co prawda nadal ma opatrunek, ale lekarz...